To jest kurde mocny materiał, nie? Znaczy nie wiem czy jest, ale chyba tak. No chłop zwykle, ja wiem jak on na Mariota się wchodził, nie? Nawet nie wiem jaki budynek ma Polsat. O! Czytaj Banot, a nie BNT. BNT. Ale ma ten! Koszulkę! Te buty specjalne ma do chodzenia, nie? Już zapomniałem. Poggers? GoPro włączone? Czas rozpoczęty. Holy shit. Evron, czy jest dzisiaj event w Fortnite? No to już nie te czasy niestety, widzu. Bibletku. Nie ma. Anka, dziękuję bardzo, 11 miesięcy. Siema stary i czat. Miłego wieczoru, Pepo Blusz. O kurde. Ej, to jest przewalone. Ja bym nawet nie pomyślał, że można wejść po takim czymś. Ale suwa się. Ej, to będzie jakiś... Oj. A, bo to jest jakieś intro tylko. W sensie... parter. Nikt nie zauważył, że jakiś stary się wspina? Evron spadnie pod koniec, więc uważaj. Dobra, dobra, dzięki. Ale brudno. W sumie kto czyści ten element? Deszcz powinien. A nie, bo tam jest w sumie u góry od już budynek, nie? Jeez. O, zauważył ochroniarz, zejdź stamtąd. A czy my jesteśmy na ty? Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą, panie policjancie. Evron, napisy dla widza? Napisy? A to po polsku jest. Polski. Dobra, mogę włączyć. A po co nam napisy? Polska! Po co? Ja jako ten kamerzysta poszedłem do chrania, żeby powiedział, proszę pana, jakiś psychol! O mój Boże! Chłop jest psycholem normalnie. Ochrona patu? Polska górą! Evron, bo to Śląsk i on tak mówi? Okej. Okay. Na razie to sobie liczy tylko. Ej, przewalony taki szklany budynek. Chłop może podglądać, co jest w środku. Komputer nie włączony. Polsat. Ty nawet nie wiedziałeś, że taki budynek jest w Warszawie. Telewizja Weird Champ, powiedzmy sobie szczerze. Przez tego typa ludzie inaczej zaczną budynki budować. Tak, takim slime'em po prostu je wylepią. Ochroniarz uciekł, on stwierdził, no cóż, próbowałem. Nara. Gdzie ochroniarz jest, halo? Gdzie ochroniarz się podział? Panią, co tu się wyprawia? Ha, patrz! Co tu się dzieje? Evron, w zasadzie wszystko spoko, bo film fajnie dbałem, bo coś się stało, ten ochroniarz będzie miał przypał, bo nawet za to, że dopuścił do tego. Ale jak ma nie dopuścić? Chłop jest na ścianie! Co ochroniarz ma, nie wiem, kamieniem w niego rzucić, żeby spadł? Co ma zrobić w tym momencie ochroniarz? Przecież nie będzie za nim wchodził. Zestrzelić go, nie, no nie mogę. Rzucić kamienie. Co ma zrobić ochroniarz lat 45? Marian, pensja minimalna. Czy będzie tam wchodził? Na lasso go! Nie no, nie mogę. Powiedzieć się ma zejść. Porche. Nie, ej, ochroniarz dalej stoi. Nie no, ja na miejscu ochroniarza. Opuść w ogóle i lala, dziękuję bardzo, 19 miesięcy. Just zejdź? Nie, da się to rozwiązać dobrze, czat. Da się to rozwiązać dobrze. Da się to dobrze rozwiązać. Bo rok już nam minął z tym graczem wspaniałym. Da się to widzowie rozwiązać. Spadnie. Okej, dzięki, Kubuś.
Nie, ja bym po prostu zadzwonił na straż pożarną i powiedział, że jakiś chłop chce chyba skoczyć z budynku, bo się wspina jak debil. I oni wtedy, straż pożarna by chyba przywiozła taką poduszkę, na której skaczą, nie? Nie wiem. Bo na policję nigdy bym nie zadzwonił, bo falić policję, ale wiecie, na straż pożarną chyba... I po prostu powiedzieć, no dzień dobry, ja tutaj ochraniam budynek Polsatu, jakiś chłop się wspina dosłownie po ścianie jak pieprzony Spider-Man. Czy możemy jakoś uchronić go od upadku i tyle, nie? A co, przecież nie będę stał i proszę zejść, a on powie, a mam zejść, dobra, kończę to. Chodzisz tam, chodź. Perełką w niego rzucić. O, na policję. Chodź tutaj! Nie no, chodź tutaj, Kejkona! Dobra, ja widzę, że ja mogę włączyć tutaj. Kamerzysta uciekł! Wicked! Podoba mi się, że jak był we Francji, to ludzie do niego mówili, tam ci ochroniarze na górze, o stary, ale masz jaja, a w Polsce, schodź już! Kejkona, a dobra, to jak policja mówi do terrorystów, stój, to coś takiego, albo ręce do góry. O, być w momencie poddawane się. A to nie lepiej wejść na górę. Ej, bez kitu ochroniarze, to muszą być imbe niezłą. Chłop trochę jak Pago wygląda. No, tylko bez Pepsona, nie? Jaki bardziej wysportowany. Niech wejdą za nim. Czad, gdybym ja był ochroniarzem, to wiadomo, co bym zrobił, nie? Wziąłbym, zaczął się wspinać po szkle obok. Ze spadochronem, rzuciłbym się na jego wysokości, na niego, złapał go, odpalił spadochron i zleciał ze spadochronem. Widzicie, no ale z racji, że tam nie pracuje, no to tak nie mogę zrobić, nie? Five head! Ale jaki big brain! Kopiu! Dobra. Z takiej wysokości byś siebie zabił i jego? Nie! Ja, on by spadał pierwszy, ja bym wylądował na nim. Zamortyzowałby upadek. Potem powiedziałem, unlucky, no było się nie wspinać, nie? To by tej sytuacji nie było. Przewalona opcja z tym chłopem. Oj, ale zaparował. A to musi być stresujące, co? Bo on bez niczego się wspina. To nie wiem, jedna pomyłka i jest rip. Bo czego się w locie złapiesz? Jak to jest prawie płaskie. Co my tu mamy? 29 metrów. Okej. Prawie połowa. O Boże, ta ochrona. Czterech się zespawnowało, czad, zaraz gildie otwierają. O, 2021! Orlen! Stacja paliw! Ty, a nie lepiej po prostu czat, żeby ochroniarz wszedł na to piętro i otworzył okno? Nice jabłko! No i to mi się podoba. Friku? Im więcej twórców będzie miało fajny pomysł na rozmaicenie rozgrywki, to wszyscy skorzystają na lepszej rozrywce. Mhm. Ale racja, i tak będzie serwer podebrany. Nie! O Jezus Maria! Nie! No właśnie nie! Nie będzie! Nie no, nie mogę, Boże, czad. Znając życie, to nie będzie tak. W ogóle tak nie będzie. To jest argument ludzi słabych mentalnie, że coś było pod Evrona. Ponieważ ja mogę to usprawiedliwić. Nie ma problemu. Ale studia Sadge, no i sesja się zbliża. Dobra, już wam mówię, czat. Dzięki za te pół roku. Już wam mówię. Tak, Anka, dzień dobry. Czat. Patrzcie. Była masakra, nie? Ja wiem, że pauzuję, to jest ostatnia pauza, obiecuję. Dobrze? Ostatnia pauza, obiecuję. Czyli burdel XD. Nie no, tematyka jest tematyka będzie kontrowersyjna dla ludzi ze słabymi umysłami. Czyli nie dla słabymi umysłami. W sumie dla większości będzie kontrowersyjna, ale wiem, że widzowie w większości będą pomyśleli, ale grubo! I wiecie, jakby będzie beka z tego, nie?
ale wiem, że będą ludzie z kijem w dupie, którzy będą bardzo niezadowoleni, ale będzie też, no, zobaczymy, zobaczymy. Ale jeszcze Diables chce coś takiego odwalić. Ja pierdzielę, jak Diables mi powiedział pierwszy raz o tym pomyśleć, powiedziałem, że by tego nie robił, bo to już jest gruba przegina. Ale potem stwierdziłem, że fuck it, co to, ja jestem Diablesem, ja się nie będę tłumaczył. Jak coś, to on jest osobno. Że nie, no rób, pewnie. I wiecie, jak nie będzie bólu dupy, to go przyjmiemy do grupy, a jak będzie ból dupy, to powiemy, no, ja mówiłem, że przegina. Także jak coś, to umywamy ręce. A, nie, patrzcie. Na kwadratowej było tak, że każdy mógł poprosić Bartmana o coś, ale nikt nie prosił oprócz mnie i Mandzia. I Mandzio poprosił o bycie policjantem i dostał na następny dzień pałę policyjną. Ja poprosiłem... Będziecie rytuały robić z ludzi XD. Chory, nie. A my poprosiliśmy o coś tam na wyspie i też dostaliśmy. I wtedy był wielki płacz, że o, no, wszystko pod Evrona. No, wszystko pod wszystkich, tylko nikt o nic nie prosi. Na przykład, jest streamer, który, nie wiem, czy to już jest publiczne, więc nie będę likował kto, ale znacie go, poprosił o swój zakład samochodowy na serwerze. No nie? I od bomby dostał. Powiedział, dobra, będziesz miał swój zakład samochodowy, w sensie warsztat i będzie, no nie? I co, serwer pod niego? Nie serwer pod niego, poprosił, to dostał. Bo jest już weteranem, grał długo w RP, więc poprosił i dostał. My graliśmy w RP, wymyśliliśmy tematykę, więc też dostaliśmy. Jakby, i to jest, no to w teorii jest pod wszystkich, bo jeżeli Bulliego ktoś poprosi o coś i ktoś ma dobry pomysł, to Bulli to da po prostu tej osobie, nie? Tylko, że my prosimy bardzo często po prostu admina o coś. Ale no co? Unlucky sytuacja, nie? Janusz Customs? Pewnie Kościół Euro jako ryzyk będą największą mafią. Nie, spokojnie. I kurka, dziękuję bardzo. Ale nie likuję, bo to głupio, żeby sobie niespodziankę tracić, no nie? Ale wy to abuzujecie. O, patrzcie na widza. Ale wy to abuzujecie. I Pepo Kraj. Popłacz się, Ezik. Popłacz się jeszcze bardziej. Może to ci pomoże. Chcesz serwetkę? Chusteczkę? Unlucky. Od 18 mam w dupie wszystko. Lecimy i nie śpimy. Grzybek pod grzybek, nowy sub! Let's go! Od 18. I co ci ochroniarze, że dalej tam stoją? Tap, tu nie będziemy oglądać 10 największych elektrowni jądrowych. Przestań. Wybaczcie moją małomówność. Co? Ochrona ucieka. Chłop, jak spadnie, to będzie eksplozja. To jest tu? Ej, ja wiem, gdzie jest stadion. Stadion jest obok mnie. To tu jest Polsat? Holy shit. To jest obok mnie gdzieś. Okej. Ale staram się skupić na oddechu. Leak? Oddech jest, no spoko, za 3 dni się przeprowadzam. Takie leaky to wiecie. Jak na razie bez zadyszki. Pistka rolka. Ale to musi być przerażające. Znaczy przerażające, no chłop sam chce, nie? Ja się zawsze zastanawiałem, co jeżeli on by dostał jakiegoś skurczu nogi teraz. Takiego giga skurczu. To musi być przewalone. Siema Tedzi. To rip? Ja raz się obudziłem z takim skurczem nogi, że się skręcałem w łóżku. Ale ja to wiadomo. Pussy, nie? Nie wiem, skurcz w nodze to jest po prostu jakiś insane. Nie wiem, jakby ktoś mnie żelazkiem normalnie oparzał. Straszne. A co jakby mu się to zdarzyło tutaj? Ale jak jesteś tak wytrenowany, to szansa na skurcz jest bardzo mała. No ta, ale co jeśli? What if? To ciekawe, czy by to tak opanował, żeby stał w miejscu, wiesz, jakby nic nie... Wiesz, żeby ustał po prostu, nie? To jest ciekawe. I piecu z giftem dla Ukesza, Pogu i Vera, nowy sub. Pogers. Big Pog.
Ja mam codziennie skurcze. Ja mam bardzo rzadko, ale ja się w sumie nie ruszam, nie? Czy zdarzałeś się go poznać, chcę zrobić torek? Tak. A pobęte może obejrzymy wiewiórki. Kuwio, te pieprzone wiewiórki, no nie mogę. Polaka oglądamy, rodaka. Jaką? No nie likujemy, czat. Jest zakaz lika. Jeżeli ktoś z naszej grupy zlikuje, co będziemy robić, to urwę mu jaja. 18 będzie reveal. Wiemy? No to słucham. Słucham. No jako. Torek mówił. Dawaj. Jako. No to jak Torek mówił, no to nie może ktoś powiedzieć po prostu, nie? Torek bez jaj. Religia. Pijak adwokat. Religia. Sekta. Nie mówił. Pijany prawnik. Pijany adwokat. Nikt nie zgadł. Lekarz. Nikt nie zgadł. Dobra, czyli nie powiedział. Albo powiedział jakąś pierdołę. Bo nikt nie napisał prawidłowej odpowiedzi. Polityk! Kostnica! Dobra, nikt. A świetnie, dziękuję bardzo. Not even close, chat. Not even close. Tak, chat. Pijany adwokat. O, ale przegina, przegina! Tematyka przegięta! Kontrowersja! Pijany adwokat! Kontrowersja jest! OnlyFans streamy z basenu. O, nagroda jakaś, Pogers? O, to chyba prezesa jakieś biurko, co? Jakieś nagrody? Nice. Nie, powiem wam, że jak się cieszyłem na GTA 18, to jak wykminiliśmy tematykę i naszą jakby organizację, I guess, w sensie no jakby czym się zajmujemy, to tak się podjarałem, że do czwartej opisywałem Buliemu, co byśmy robili. Dziękuję. I czego byśmy potrzebowali. Kalupa, dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! I Maxi, oj! Jezu, myślałem, że spadł, bo taki był obślizg. Nie wiem, przerażające to jest, co chłop robi. Z jednej strony świetne, z drugiej strony... Modka giga. Nie wiem, Kamil, nie wiem. Zaproszenie ma każdy, kto grał w 18 roku, ale... Nie wiem, kto tam przyjął. Ebron, a to ty się wspinasz? Tak, oglądamy mój materiał. Bogers? To ja. Mówiłem, że będę ćwiczył. Niestety spadłem i zginąłem, taki spoiler. Zaraz to będzie. Jula Bednarek! Dono Wall! Jula Bednarek, 9 lat suba! Big Pong! Dziękuję bardzo! Spoiler! Ale wysoko, ja pierdzielę! Ale ma te! Oj. Ha, siemanko. Siema. Czas wejścia 13 minut. To zawalisty czas. Wysokość 63 metry. Stwierdzam, iż elewacja tego budynku jest mocna. Okej. Okay. Jest stabilnie. Widzę, że policja podjechała tam pod operatora. Riff operator. A czemu on, co on zawinił? Nagrywa, se też bym nagrywał.
by jakiś debil się wspinał. Znaczy on akurat nie debil, ale wiesz, zobaczył jakiegoś chłopa. To ja bym tyle schodami wchodził! Bez kitu! Na takie biedne od 13 minut to schodami by się wchodziło! Poggers! Będzie schodzenie, bo to jeszcze nie koniec. Jak on zejdzie, zeskoczy na beton. O, nasz dom, czat. Tutaj, złota. Proszę mnie nie nagrywać. Bez kitu jest taki budynek. Jak czuję się fest dobrze. Poszło szybciej niż mi się wydawało. I co widzę? Widzę dwóch policjantów, co przełożą mnie na pasach. Przychodzą mnie na pasach. Zabijają Piotra Konarskiego do auta. Czemu do auta? Ej, przepraszam bardzo, co ten, operator kamery zrobił? Dobra, są strażoki, przyjechali szybko. Ale ja był szybszy tym razem. Z kim, jak miał spać, to wcześniej. Jak zejść? Nie wiem, co robić, bo wolałbym nie trafiać w ręce ochrony. Jakiś butle, co jest? Kopium normalnie! O! Oj. Nie no, ziom, spokojnie. To już jest przeginacz, jakby. Okej, okay. Znaczy przegina. Przegina to jest ten cały film, ale już. Nie, no nie rób tak. Strażoki działają. O, zdali mu tą rampę do skakania. To może zaskoczyć, nie? Ha! To helikopter, czat, widzicie? No, ma się ten łeb. I to jest fajne. O! Dalszy ciąg epilogu nakalany Marcin Banos. Super.